Witam serdecznie wszystkich przybyłych na nasze spotkanie wigilijne. W naszej nowej remizie ostatnio byliśmy gościnnie, dzisiaj jesteśmy u siebie, bardzo z tego powodu się cieszymy. Witam serdecznie pana burmistrza miasta Wola Macieja Radkę, pana przewodniczącego Rady Miasta Jana Tarnowskiego. Bardzo się cieszymy, że jest z nami ksiądz proboszcz Mieczysław Rozmarynowicz. Starszego kapitana Kamila Szczek, dowódcy jednostki Przemysłu Kaśniczego. Witam wszystkich druhny i druhowie naszej jednostki. Na samym początku chciałbym prosić wszystkich o powstanie i uczcimy tradycyjnie ciszy zmarłych w bieżącym roku. Dziękuję bardzo. Jeszcze tak, korzystając z tego, że mam głos, taki mamy bardzo miły akcent. Jest taki program ogólnopolski, który w mojej ocenie docenia waszą pracę, taką ofiarną, społeczną na rzecz mieszkańców naszego miasta, czy powiatu, czy nawet w większym obszarze. Zniżka na paliwo w stacjach Halif Lotto, Orlen, przepraszam, dla druhów czynnych, którzy jeżdżą do akcji 8 groszy do litra. Taka bonifikata, która docenicie to po prostu w ten sposób, że ktoś zauważy waszą społeczną pracę i w ten sposób chce wam to wynagrodzić. Ja uważam to bardzo fajnie i gest. Tutaj kapitan Szczek przywóz nam z Iławy, tak duży dziennik. Jest 44 karty przyznane do naszej jednostki. To jest ruchuczny. Także myślę, że taki miły akcent. Chciałbym złożyć serdeczne życzenia z okazji zbliżających się świąt. Tak jak mówię na początku, bardzo się cieszę, że jesteśmy w naszej remizie, jesteśmy u siebie, mamy super warunki, możemy się spotkać. Wcześniej o 14 mieliśmy choinkę dla naszych dzieci, też bardzo licznie przybyły dzieci, bardzo się z tego cieszymy. Mówię, wszystkiego najlepszego na te święta, spokojnie, żebyście nigdy nie wyjeżdżali do akcji, żebyśmy mogli spędzić się z rodziną. Również wszystkiego dobrego na nowy rok. I chciałbym z tego miejsca prosić pana burmistrza jeszcze, żeby przekazał jeszcze kilka słów. Bardzo chciałem być na tej wigilii właśnie u was i właśnie w tym nowym obiekcie. Mijający rok był, taką mam nadzieję, że podobnie musi się być dobrym rokiem dla Ochotniczej Straży Pożarnej, bo jak widzicie, z roku na rok się rozwijamy, rozwija się jednostka. W tym roku możecie spędzać w gminie po okresie bezdomności w nowym obiekcie i wiem, że ten obiekt wam dobrze służy, ale służy także również mieszkańcom, bo odbywają się tutaj szkolenia czy też inne spotkania. W tym roku także mieliśmy możliwość skorzystania ze środków Ministra Sprawiedliwości. Parę tygodni temu otrzymaliście kilkanaście tysięcy złotych, zakupując nowy sprzęt. Ale też w tym tygodniu wpłynęła do was spora kwota pieniędzy od jednego z przedsiębiorców, od pana Radzisława Wierzbowskiego, który postanowił przeznaczyć 1% właśnie na Ochotniczą Straż Pożarną. Jest to kwota prawie 30 tysięcy złotych, która zasiliła wasze konto. To jest też pewien dowód uznania i szacunku dla waszej odpowiedzialnej pracy. Życzę wam, druhny i druhowie, zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia. Przyłączam się do życzeń, by te święta były spokojne, abyście nie musieli nigdzie wyjeżdżać, nigdzie interweniować. Przekażcie życzenia ode mnie również swoim rodzinom. Postarajmy się, żeby przyszły rok był dla nas jeszcze lepszy, obfitujący nie tylko w sukcesy zawodowe, ale także prywatnie. Jeszcze raz wszystkim do pobrania. Dziękuję bardzo. Przewodniczący Rady Miasta, złożę życzenia śpiewająco. To znaczy parę słów muszę powiedzieć. Duchni druhowie, burmistrz się chwali, że macie nową halę, strażnicę, sala. Pamiętacie, jak powiedziałem, że jako czynnik ten społeczny, lubawski, jako przewodniczący będę go pilnował, żeby słowa dotrzymał. No i jestem zadowolony, że po prostu tak się stało. To tyle. Jak druh Czałkowski powiedział, będzie śpiewająco, no ale jeszcze trzy słowa. Chciałbym wam życzyć, żeby ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów.
A święta były takie piękne, rodzinne, żeby, czy to narzeczony, czy nie wiem, chłopak, żona, czy mąż, żeby znaleźli takie chwile dla siebie zadumy. Radosny świąt. Jeszcze proszę Kamila Szczeka, dowódca jednostki, o zabranie głosu. Co bym nie powiedział, to już wszyscy przede mną mieli to dobre słowa. Słuchajcie, tak się akurat złożyło, że komendant powiatowy, pan brygadier Piotr Wlazłowski, nie mógł dzisiaj do was przybyć. Poprosił mnie, żebym go reprezentował. Bardzo się z tego cieszę. Mogłem do was przyjechać, mam tutaj wielu przyjaciół. Zawsze z chęcią do waszej jednostki zaglądam. I w imieniu komendanta swoim i moich współpracowników, komendanta, współpracowników podwładnych, wszystkich pracowników Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej chciałem wam złożyć życzenia, przede wszystkim zdrowia i spokoju. Tego spokoju, o którym już wszyscy mówili. Ja zawsze czekam na święta bożonarodzeniowe, ponieważ to jest taki okres, gdzie możemy się w tym szalonym czasie zatrzymać, od tych obowiązków troszkę odpocząć i skupić się na rodzinie, na znajomych, na przyjaciołach. I tego wam również życzę, żeby nie było interwencji w tym okresie, żebyśmy mogli wszyscy zwolnić i odpocząć. Dziękuję jeszcze raz za współpracę. W tym roku, jak zawsze, wspieraliście również moje działania. Działaliśmy przy ćwiczeniach, przy zdarzeniach. Także za to wszystko dziękuję. Najprawdopodobniej nie zobaczymy się już do nowego roku odpukać. Mam nadzieję, że będziecie mieli właśnie ten spokój i czas na spędzenie świąt z rodzinami. Dlatego na nowy rok chciałem wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dziękuję bardzo. Do proboszcza. Dobre słowa wymieniane między członkami rodziny i przyjaciółmi wyjaśniają sens gestu łamania chleba. Mówią one, że pragniemy być dla siebie dobrzy jak chleb, żyć w zgodzie i w jedności, ponieważ wspólnie spożywamy chleb, który powstał z wielu ziaren pszenicy. Łamanie się okładkiem przypomina także, że Syn Boży dla nas stał się człowiekiem i ustanowił Eucharystię.
przeszła te okładki i nas, którymi będziemy się, okładki, którymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych ojców i składać sobie wzajemnie świąteczne życzenia. Napełnij nasze serca życzliwością, miłością i pokojem, abyśmy codziennym postępowaniem potwierdzili to, co wypowiadać będziemy ustami. Spraw, abyśmy byli dla siebie nawzajem dobrzy jak chleb i kiedyś zgromadzili się na braterskiej uczcie w Twoim Królestwie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ja chciałbym, skoro już jestem przy głosie, podziękować Wam za Waszą piękną służbę ogólnie, którą wykonujecie, ale także przygotowując zawsze i pomagając nam w czasie odpustu lipskiego czy jakichś innych uroczystości. Zapraszam Was w szczególny sposób w przyszłym roku na uroczystość. Będzie 50. rocznica koronacji figury Matki Bożej Lipskiej. Także myślę, że stoi przed nami trudniejsze zadanie. Będzie obecny aktualny prymas Polski, ksiądz arcybiskup Wojciech Polak z Gniezna. Serdecznie na tę uroczystość zapraszam. To teraz rozdamy, tak? Tak. Ja mogę zdjąć stułę. A ta stuła to jest ręcznie wykonana w Meksyku przez tubylców. No właściwie Indian, tak? Bo to wśród tych kaktusów tam mieszkają Indianie. Ministra. Thank you.
Dziękuję.